Czujesz się czasem samotna w biznesie online? A może dopiero zaczynasz lub planujesz stworzyć swoje miejsce w sieci? Tak, wiem, dziesiątki kursów do przejścia, a ani czas, ani portfel z gumy nie jest. Albo robisz coś, na przykład stronę internetową i bam, coś się sypie, a ty nie masz kogo poprosić o pomoc. Albo chciałabyś pogadać o swoich rozterkach, a masz wrażenie, że twoje otoczenie nie wie, o czym mówisz. No, w czym problem? Co tam może być takiego w tych online'ach? Siedzisz przed komputerem całymi dniami, jakie ty możesz mieć problemy? Te wszystkie problemy zna doskonale Ola Gościniak, bo ona też zna się bardzo dobrze na biznesie online i miała niezłego nosa, jak wymyśliła sobie interaktywną paczkę. To platforma, w której znajdziesz wiedzę, wartość i wsparcie ekspertek z przeróżnych dziedzin i też dziewczyn takich jak ja czy ty. Zanim przedstawię ci kilka koleżanek z paczki, pozwól, że ja się przedstawię. Nazywam się Magdalena Zamaro i jestem zaklinaczką tremy. Mogę pomóc ci przygotować się do występów przed kamerą. Jestem autorką kursu Moje wideo w sieci nagrywaj profesjonalnie, po swojemu i bez zbędnego stresu, po którym to kursie poczujesz się pewnie przed kamerą i wierz mi, nie będziesz chciała udawać nikogo innego i będziesz z radością nagrywała. Udzielam też indywidualnych konsultacji właśnie z zakresu wystąpień publicznych, na które również serdecznie Cię zapraszam. Wszystkie wiadomości znajdziesz na stronie magdalenazamaro.com. No dobrze, a teraz o paczce. W interaktywnej paczce jestem od samego początku, bo uczę się już od Oli jakieś 2 lata i ja po prostu wiedziałam, że Oli mogę zaufać i byłam bardzo ciekawa tej interaktywnej społeczności. Paczka pojawiła się na krótko przed moją pierwszą sprzedażą kursu i to był strzał w dziesiątkę. 300 albo 400 osób, a ja mogłam po prostu mówić o swojej ofercie i zdobywać klientki. Nie musiałam kupować reklam. Mogę zawsze też prosić o wsparcie techniczne i pogadać o swoich sukcesach, także o porażkach. W paczce mówimy też o swoich planach na nadchodzący miesiąc. I właśnie na przykład dzięki temu wątkowi powstał mój podcast Zaklinaczka Tremy. Zdeklarowałam się kiedyś, że w marcu ruszę z podcastem. No i zbliżał się koniec marca. Wyglądało na to, że nici z moich planów, tyle miałam innych rzeczy do zrobienia, wiesz jak to jest. No ale zobowiązanie to zobowiązanie, więc zakasałam rękawy i ostatniego dnia marca miałam swój podcast i kilka odcinków na antenie. Myślę, że gdyby nie to zobowiązanie, pewnie dalej nie byłoby podcastu Zaklinaczka Tremy. Tak, mówię. Przestań, już tak. Kotłują się te dziewczyny z paczki, pchają się wręcz do mikrofonu, żeby opowiedzieć ci o swoich sukcesach. Ale ja jeszcze dodam, mamy w paczce taką fajną zakładkę, chwalę się. I tam opowiadamy, co udało nam się osiągnąć w ostatnim czasie. Są to czasem wielkie projekty, a czasem drobne sprawy. Uwielbiamy ten wątek, uwielbiamy się chwalić, bo sukcesy wspólnie celebrowane smakują najlepiej. No już. Dobra, łączę was z tymi dziewczynami, bo już nie wytrzymają. Halo, halo, Mazury, czy mnie słychać? Halo? Tak, słychać. Cześć Magda, tu Ulanec. Jak wchodziłam do paczki, miałam social media, stronę internetową i sklep, w którym zamieściłam już swoje konsultacje psychodietetyczne online. Dzisiaj mam regularnie działający newsletter, stałe czytelniczki i wydałam e-booka Równowaga życia i pracy, czyli zdrowie pracującej mamy. Przeprowadziłam kampanię sprzedażową e-booka i to wszystko potoczyło się tak szybko właśnie dzięki wsparciu dziewczyn z paczki, w motywacji, w pomocy w rozwiązywaniu problemów. Korektorka była z paczki, a dziewczyny były aktywne na social mediach i do tego no, w dużej mierze nawet klientki to dziewczyny z paczki. Także dzięki nim wszystko potoczyło się po prostu tak szybko, że bez tego pewnie trwałoby to dużo dłużej. Dzięki dziewczyny. Przekazuję głos dalej. Justyna, Justyna. O, Ula, troszeczkę ciszej, bo gdzieś się obudzisz. Ja jestem Justyna, jestem w Paczce od stycznia i trochę przypadkiem, bo nie znałam dobrze Oli Gościniak, ale super, że trafiłam. Od początku widziałam ogrom wiedzy, która jest tutaj w Paczce, ale miałam swój kryzys. W kwietniu tego roku chciałam nawet odejść, bo wydawało mi się, że to ja po prostu już nie ogarniam i tej wiedzy nie wykorzystuję w pełni tego potencjału.
Na szczęście powiedziałam o tym Oli, którą ja zaprosiłam do paczki 2 miesiące wcześniej i ona pokazała mi prawdziwy potencjał, czyli relacje. To jest prawdziwa moc paczki, wsparcie i dobro, które płynie od dziewczyn. I dzięki temu zaczęłam uczestniczyć w codziennych statusach, korzystać z mentoring callów, częściej zadawać pytania i uczyć się nie tylko z tej wiedzy, która jest w webinarach, ale przede wszystkim z doświadczeń i z wymiany doświadczeń z innymi dziewczynami. I tak ruszyłam z kopyta, że jestem już po 2 webinarach dla kilkuset rodziców, wprowadziłam pierwsze produkty do sklepu, a także uruchomiłam konsultacje dla rodziców. Więc jeżeli nie wiesz, co robić, kiedy dziecko, to zapraszam do mojego bloga. A teraz już z Dolnego Śląska wysyłam Was na Górny Śląsk do Oli, którą wspomniałam wcześniej. Hej, nazywam się Ola Rotter i tak, to Justyna poleciła mi paczkę, wiedząc, że stoję na rozdrożu w związku z moją dalszą drogą zawodową. Jestem mamą trójki dzieci i bardzo chciałabym łączyć moje macierzyństwo z pracą na własnych zasadach. Rodzicielski drogowskaz, pozytywna dyscyplina, podcast z rodzicem jestem, to projekty, dzięki którym zrozumiałam, co daje mi ogromną radość. Jednak nadal miałam mnóstwo wątpliwości. Wiedziałam, że w paczce otrzymam wiedzę merytoryczną, jednak otrzymałam dużo więcej. Zdobyłam odwagę do tego, żeby działać w zgodzie ze swoimi pragnieniami. Nawiązałam cudowne relacje, w tym zdobyłam towarzystwo na placu zabaw w moim niedużym mieście. Otrzymałam dużo wsparcia i czerpię mnóstwo radości z tego, że mogę pomagać innym. Dbam o swoją motywację poprzez codzienne rozmowy na temat moich planów i cykliczne podsumowania. Do paczki dołączyłam 8 marca i to był najlepszy prezent na Dzień Kobiet, jaki mogłam sobie podarować. Eliza, a ty co dostałaś w paczce? A w czym pomogła mi paczka? Jest to nieoceniona energia zespołu, wsparcie, doradztwo. I pamiętaj, paczka da ci wsparcie, gdy leżysz, kopniaka, gdy tego potrzebujesz i dziękuję, gdy pomagasz innym. Bardzo się cieszę, że dołączyłam do paczki. Widząc, jak Ola i dziewczyny wymiatają, dają czady z realizacją celów, działaniem na co dzień, ja też postanowiłam dać z siebie wszystko. Zmobilizowało mnie to do napisania e-booka, jak skutecznie wypromować e-booka i książkę. 150 sprytnych sposobów, a który już teraz zbiera bardzo dobre recenzje. Jestem w trakcie pisania e-booka o e-bookach. Jak napisać, wydać, sprzedać e-booka z sukcesem. Bo na co dzień wspieram przedsiębiorców w ich rozwoju biznesowym. Właśnie dzięki sprzedaży ich e-booków i promocji ich e-booków i książek u nich w sklepach, a także na platformach sprzedażowych takich jak Empik, Allegro, Apple Books i kilkaset innych. Jestem też partnerką wydawniczą Empik. Stworzyłam także księgarnię ebooknito.com.pl, by promować autorów i ich e-booki. Ze mną możesz wydać, stworzyć, sprzedać swojego własnego e-booka lub książkę. Tutaj Milena z bloga Milena Kolawalidża, czyli po prostu Milena z walizką. Razem z siostrą Oliwią, która właśnie mnie nagrywa, a zazwyczaj czuwa nad naszym blogiem i sklepem od strony technicznej. Tworzymy biznes z miłości do włoskości. Jestem filolożką włoską i od dawna marzyłam o tym, żeby zebrać całą moją italianistyczną wiedzę w jednym miejscu. Chciałam połączyć nauczanie języka włoskiego z wiedzą o literaturze, kulturze, jedzeniu i tradycjach Włoch. I to właśnie dzięki paczce zyskałam kopa do działania. Odważyłam się zacząć i teraz wiem, że będzie już tylko lepiej i lepiej. Właśnie zabieram walizkę i lecę na Sycylię pisać e-booka o tym wspaniałym regionie. A teraz przed Wami pisarenka, która pomaga pisać lepszy tekst na bloga. Dzięki Milena. Serwus, tu Kasia Zubrzycka-Sarna, znana jako pisarenka. Jestem copywriterką, projektuję teksty dla kobiecych biznesów, a na Instagramie i na blogu podpowiadam, jak pisać po ludzku i bez zadęcia. Co dała mi paczka? Właśnie kończę pracę nad moim pierwszym produktem cyfrowym, blogboxem, czyli workbookiem, który pomaga ruszyć ze swoim blogiem eksperckim. Pomysł kiełkował we mnie już od września, ale dopiero paczka dała mi kopniaka do działania i właśnie robię ostatnie szlify i w lipcu ruszam ze sprzedażą. W paczce poznałam też Iwonę Bartkowiak-Wieczorek, korektorkę, która zauroczyła mnie swoją energią. Kiedy zrobiła warsztaty dla paczkowiczek, od razu wiedziałam, że to ona zajmie się warstwą językową mojego blogboxa. A zresztą zobaczcie sami. Iwonka, jesteś tu? Czy siedzisz z głową w cudzych słowach? Kasiu, siedzę z głową w Twoim e-booku. Dajesz fantastyczne wskazówki na temat blogowania i zaraz siądę do pisania swojego artykułu, ale zanim to zrobię, to jeszcze na minutkę zajmę się korektą tekstów, bo na tym znam się najlepiej. Rzeczywiście pracuję w cudzych słowach, zajmuję się redakcją i korektą tekstów, ale przede wszystkim wspieram autorów w publikacji ich wymarzonych utworów.
Dla mnie redakcja to dobra relacja, dlatego mam dla Ciebie konsultację online, jeden na jeden, w tym właśnie pokoju. Możesz pogadać ze mną o swoim tekście, zaplanować proces wydawniczy. Serdecznie Ciebie zapraszam. Jeżeli planujesz pisanie książki lub e-booka, w moim sklepie znajdziesz terminarz ode mnie, redaktorki, specjalnie opracowany dla pisarza i pisarki. I te plansze z pewnością pomogą Ci zaplanować pisanie i wydawanie swojej publikacji. Tyle o mnie, a teraz co tam słychać u Doroty? Hola Dorota, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Hola, cześć, tu Dorota z Hiszpański praktycznie. Przez ostatnie pół roku, oprócz nauczania języka hiszpańskiego online, dzięki wsparciu, motywacji i wiedzy z interaktywnej paczki, polepszyłam swoją stronę, zbudowałam sklep z produktami wiedzowymi, a przede wszystkim nawiązałam współpracę z innymi paczkowiczkami. Ajajaj, jak ja kocham tę naszą interaktywną paczkę za motywację dziewczyn, za wsparcie Oli, za doping na każdym etapie działania. To właśnie tutaj stworzyłam swojego kolejnego e-booka Odczaruj reklamę na Facebooku. Jest to pierwsza część większego kompendium o reklamie. Także ogromne dzięki wszystkim, którzy są w paczce i mnie w tym wspierali. Zyskałam tutaj też klientkę, cudowną klientkę. Także tutaj nie ma wymówek, tutaj działamy wszystkie. Deklarujemy swoje cele i się wspieramy w ich realizacji. Gaba, a jak to było u Ciebie? Dzięki, Aga. Cześć, jestem Gaba z infoblogerka.pl i od 2015 roku bloguję o kompetencjach informacyjnych i cyfrowych. W końcu postanowiłam przekuć swoją pasję na biznes i zostałam techniczną wirtualną asystentką. Na co dzień projektuję strony www i sklepy internetowe, modyfikuję istniejące sklepy internetowe i strony swoich klientek, piszę i redaguję teksty oraz tworzę zaawansowane prezentacje multimedialne, które są czytelne dla odbiorców. Do paczki dołączyłam w lutym, nie podejrzewając, że to będzie najlepsza decyzja tego roku. Poznałam tu mnóstwo kobiet, które są na różnych etapach rozwoju swojego biznesu i dzięki nim rozwinęłam swoją ofertę. Poznałam tu też mnóstwo moich klientek, a jedną z nich jest Jola. Jola, gdzie jesteś? Tu jestem. Cześć, mam na imię Jola i jestem mentorem IT. Wspieram osoby, które chcą zostać testerami oprogramowania. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w polskich firmach i startupach produkujących aplikacje mobilne i webowe. Do paczki dołączyłam w styczniu tego roku. Dzięki otrzymanemu tam wsparciu rozszerzyłam swoją ofertę o konsultacje zawodowe, w tym CV i profil na LinkedIn oraz program mentoringowy umożliwiający zdobycie niezbędnych kompetencji na stanowisku testera oprogramowania. W paczce jest z nami także Klaudia. Klaudia, gdzie jesteś? Klaudia, śpisz? No co ty, Jola, nie śpię. Cześć, jestem Klaudia, jestem wirtualną asystentką i myślę, że internet nie ma przede mną tajemnic i znajdę wszystko. A jeżeli potrzebujesz grafik do social media, czy stworzenia newslettera albo landing page'a, no to zgłoś się do mnie, z chęcią Ci pomogę. A jeżeli chodzi o paczkę, bardzo długo zastanawiałam się, czy tam dołączyć. Pamiętam, że pisałam nawet do Oli z pytaniem, czy jako wirtualna asystentka znajdę tam jakąś wartość. Napisała, że tak. I teraz z biegiem czasu uważam, że paczka jest nie tylko dobra dla mnie jako wirtualnej asystentki, ale dla każdej kobiety, która pracuje w online. Spotkania, mentoring, kole, wsparcie jest tam tak nieocenione, że myślę, że w internecie chyba nie ma takiego drugiego miejsca. Nie chyba, na pewno nie ma takiego drugiego miejsca. I wiem, że szybko stamtąd nie ucieknę, po prostu. A ty, Ela, co powiesz? Dzień dobry, jestem Ela, pasjonatka rękodzieła. Projektuję i tworzę rękodzieło w szerokim zakresie. Swoją przygodę w internecie zaczęłam przed 2 laty i miałam to szczęście, że trafiłam na Olę Gościniak, osobę niezwykle inspirującą i kompetentną. Z jej kursem stworzyłam swoją stronę internetową i sklep z rękodziełem pod nazwą Bajery Eli. Jest to miejsce, gdzie sztuka spotyka się z funkcjonalnością, a moje projekty się urzeczywistniają. Znajdziecie w nim wiele unikalnych przedmiotów ozdobnych i użytkowych na kanale YouTube. Możecie ze mną samodzielnie wykonać swoje rękodzieło. Serdecznie zapraszam do współpracy i odkrywania własnej kreatywności. Moje miejsca w sieci nadal rozwijam, m.in. dzięki interaktywnej paczce.
Ta paczka to nie tylko skarbnica wiedzy, ale przede wszystkim zespół przyjaznych i pomocnych osób. Dla mnie to pogotowie ratunkowe w wielu problemach. Dzięki zdobytej tu wiedzy i wsparciu tworzę swój pierwszy e-book 10 wzorów szydełkowych osób choinkowych, który wkrótce ukaże się w moim sklepie. Zachęcam do odkrywania magii rękodzieła razem ze mną. Znajdziecie mnie także na Facebooku, Instagramie i Pinterestie pod tą samą nazwą Bajery Eli. Dobra Ela, nie bajeruj, teraz moja kolej. Cześć, nazywam się Kaśka Bieńkowska i w sieci działam jako poligon domowy. Od około 9 lat zajmuję się promocją książek, autorów oraz czytelnictwa. Czasami dorywczo korektą, ale najbardziej lubię ten etap, kiedy książka już powstała albo powstaje i autor myśli o tym, jak dotrzeć do nowych czytelników. I wtedy wkraczam ja. A tak zupełnie serio. Do paczki dołączyłam w momencie, kiedy byłam autorką e-booka Promocja, tak poproszę, jak samodzielnie wypromować książkę. I to właśnie w paczce spotkałam osoby, które popchnęły mnie do dalszych działań. I dzięki temu właśnie trwa przedsprzedaż mojej papierowej książki. A kolejnym takim dużym krokiem, zrobionym też dzięki paczce i w paczce, było przejście z indywidualnych konsultacji udzielanych autorom na takie warsztaty grupowe. I to właśnie w paczce przeprowadziłam pierwsze z nich i sprawiły mi ogromną przyjemność. A tobie co dała paczka? Co osiągnęłam dzięki paczce? O rany, czego ja nie osiągnęłam. Dzięki temu mam więcej motywacji do działania. Jest tam przede wszystkim taka pozytywna, fajna, ciepła energia. Dziewczyny się motywują nawzajem, motywują mnie również do działania. Także ta paczka to jest taki dobry duch, to jest taki dobry przyjaciel, który ci powie: nie, to nie jest ten kierunek, w którym powinnaś iść, albo tak, to jest ten kierunek. Nazywam się Karolina Chyjek i jestem twórczynią Akademii Snu Dziecka. Zajmuję się tym, żeby mama dobrze spała, mogła napić się ciepłej kawy oraz żeby mogła obejrzeć film na Netflixie wieczorem. A dzięki paczce udało mi się poprawić mój flagowy program, ulepszyć go, 4-tygodniowy program wsparcia sennego Spokojny Sen, a także razem z Agnieszką Wyrębak stworzyłyśmy świetny, praktyczny warsztat oddechowy, który dba o emocje mamy, dba o to, żeby ona się zdecydowanie lepiej czuła, zanim właśnie pójdzie usypiać swoje dziecko. Także Aga, wywołuję cię do tablicy. Hono tu. Biegnę, biegnę, a nawet już do was lecę. Cześć, nazywam się Agnieszka Wyrębak i działam pod szyldem Skarby Jogi dla Dzieci. Na co dzień prowadzę zajęcia jogi dla dzieci oraz wspieram rodziców i nauczycieli we wprowadzeniu jogi do dziecięcego życia. W paczce stworzyłam pierwszy w Polsce zestaw kart PDF z pozycjami jogi na krześle. A co jeszcze daje mi paczka? Przede wszystkim wspaniałą społeczność, która każdego dnia motywuje mnie do działania, a także wspiera w różnych sytuacjach. Nie tylko odpowiada na nawet najtrudniejsze i najbardziej nurtujące mnie pytania, ale także właśnie daje zawsze mobilizującego kopa do działania i nie pozwala zatrzymać się w miejscu. No dobra, ale jak już mówimy o wsparciu, to teraz wywołuję Kasię, która zajmuje się nim profesjonalnie. Kasia, twoja kolej. Hej, hej. Dzięki Agnieszka za głos. Ja nazywam się Kasia Masztaler i możecie kojarzyć mnie z konferencyjnego czata. Zawodowo jestem wirtualną asystentką, a prywatnie żoną i mamą dwóch chłopców. 7-latka i 1,5-roczniaka. Do paczki dołączyłam, bo od lat obserwuję Olę i wiem, że to, co tworzy, to jest mega wartościowe. Znalazłam miejsce, w którym czuję zrozumienie dla swoich problemów, czyli łączenie pracy z opieką nad dziećmi. A do tego jest to miejsce, z którego wiele się uczę, uczestnicząc w organizowanych szkoleniach. Jest to też miejsce, od którego zaczynam poszukiwanie osób do współpracy przy różnych projektach. I sama zdobywam zlecenia. To właśnie dzięki paczce mam możliwość pomagania Oli przy organizacji tej konferencji. Paczka to mega wspierające i rozwijające miejsce, które polecam każdemu. A teraz oddaję głos Marcie. Dzień dobry. Fajnie was tutaj słyszeć, widzieć. Fajnie, że jestem. Zajmuję się transkrypcją, redakcją i korektą tekstów. Natomiast dzięki Oli w końcu wyszłam do ludzi. W końcu zaczęłam mówić o tym, co robią i dostałam wewnętrznej odwagi, żeby zacząć działać. Także na nowych obszarach, w nowych polach, z nowymi ludźmi. W paczce jest mnóstwo pozytywnej energii, mnóstwo wsparcia, cudownych kobiet i opieki. Dlatego
nie mam problemu z tym, żeby wyjść do ludzi i móc oferować im swoje usługi. Znajdziecie mnie jako Marta Kafar, słowem pisane. Bardzo chętnie Wam pomogę, jeżeli chodzi o redakcję i korektę tekstów językową, a także jeżeli chodzi o transkrypcję wszelkich nagrań audio i wideo. Ale nie znów sama. Zuza, powiesz nam, co robisz, czym się zajmujesz? Co robię z laptopem w środku parku? Właśnie skończyłam konsultację. Strategiczna pierwsza pomoc. Nazwa i pomysł na ten produkt powstały dzięki paczce Oli Gościniak. Ja na co dzień wspieram klientów jako wirtualna asystentka od technicznej strony, ale bardzo, bardzo chciałam móc doradzać strategicznie. Ale żeby to zrobić, potrzebowałam osób, które mogę zapytać, jakie mają problemy. I tutaj właśnie wchodzi paczka cała na biało, ponieważ dzięki niej, dzięki tej społeczności, która tutaj jest, miałam jak dotrzeć do osób, których problemy chciałam rozwiązywać. I dzięki temu teraz realizuję swoje marzenie, czyli doradzam strategicznie. W końcu odważyłam się to zrobić i jeżeli chcesz skorzystać z mojej pomocy, to znajdziesz mnie na stronie zuzasiuda.pl albo na Instagramie. Szukaj zuza_siuda. Cześć, nazywam się Marzna Michałowska i jestem właścicielką marki biżuteryjnej Phoenix by MM. Do interaktywnej paczki należę od samego początku jej istnienia. Co zyskałam dzięki paczce? Przede wszystkim fantastyczną społeczność niesamowitych kobiet. Mega dużo wsparcia, pomocy i w rozwiązywaniu problemów, i w rzucaniu pomysłów, a przede wszystkim wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama. I to najbardziej sobie cenię. Dzięki paczce ruszyłam wreszcie ze swoją stroną. Właśnie ją wyklikuję, więc już niedługo pokażę ją światu. Gorąco polecam Wam paczkę. To co, Kasia? Może coś zaśpiewasz? Cześć, nazywam się Kasia Kłosowska i na co dzień pomagam przedsiębiorczym kobietom w oswajaniu ich głosów. Tak, aby z pewnością siebie mogły mówić publicznie, nagrywać własne podcasty, szkolenia, kursy i występować podczas konferencji, a tym samym promować i rozwijać własną markę. Oprócz tego tworzę i nagrywam również piosenki dla biznesu, takie jak ta. Interaktywna paczka daje mi moc, dzięki niej nie boję się prosić o pomoc. Nie czuję się już samotna w biznesie online, w paczce wsparcie i kod motywacyjny mam. A, jesteś tu. No to jak, dołączysz do nas? Jeśli nie chcesz czuć się samotna w biznesie online, potrzebujesz kopa motywacyjnego albo chcesz spotkać takie dziewczyny jak my, to zapraszamy do interaktywnej paczki.